Naznaczony doczekał się właśnie swojej piątej odsłony, tym razem o podtytule Czerwone Drzwi. Jednak jest to pierwszy film wyreżyserowany przez Patryka Wilsona, czyli aktora wcielającego się w Josha Lamberta. Jak wyszło? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was film naznaczony Czerwone Drzwi. Zapraszam. Ogólnie, w moim przekonaniu, seria naznaczony widocznie jakością spada w dół. Przed seansem powtórzyłem sobie wszystkie części i dalej uważam, że pierwsza część jest jednym z najlepszych horrorów. Drugi rozdział również trzymał poziom, rozdział trzeci i ostatni klucz już miały poważne problemy, aczkolwiek nie nazwałbym ich złymi filmami. Natomiast sytuacja z czerwonymi drzwiami jest skomplikowana, ale po kolei. A zazwyczaj mówię w takich momentach... A no tak, to było. A, i ostrzegam, będą spoilery z poprzednich części. Dobre wieści, wreszcie możemy poznać dalsze losy rodziny Lambertów. Chyba prequele już się znudziły. Kilka lat po wydarzeniach z drugiego rozdziału, Dalton rozpoczyna piękne, studenckie życie i wyprowadza się do akademika, natomiast Josh również wyprowadza się z domu rodzinnego, tylko że sam, bo Renaj się z nim rozwiodła. Ojciec i syn zbytnio się nie dogadują, dodatkowo Josh ma wątpliwości do samego siebie i podejrzewa, że jest coś z nim nie tak, więc zaczyna szukać pomocy. W tym samym czasie Daltona zaczynają prześladować dziwne wspomnienia, których nie pamięta i coś jeszcze, coś demonicznego. Całą fabułę śledzimy z dwóch różnych perspektyw i muszę powiedzieć, że tak jak pomysł, stary jak świat, tak Totalnie źle wykonany. Ten zabieg sprawił, że film bardzo wolno się rozkręca. Bo z jednej strony mamy Daltona, który próbuje odkryć prawdę, a z drugiej Josha. I zanim oni oboje ogarną o co chodzi i co się dzieje, to minie jakaś godzina filmu. A co najgorsze, osoba, która oglądała poprzednie części, dobrze wie co się dzieje. Bo jeśli dobrze pamiętacie, pod koniec rozdziału drugiego Josh oraz Dalton postanowili zapomnieć o swoje umiejętności chodzenia po otchłani. I my wiedząc to, oczekujemy, że bohaterowie zaraz sobie przypomną, ale ten moment nie następuje za szybko. Natomiast jest tutaj tyle wyjaśnień, że osoby, które nie oglądały poprzednich części, odnajdą się tutaj bardzo łatwo. Więc można obejrzeć piątą część naznaczonego bez konieczności oglądania poprzednich części. Powiem więcej, takie osoby będą zdecydowanie lepiej się bawić niż ci, którzy znają serię, bo wraz z bohaterami od Odkrywacie, co się dzieje. Chociaż może trochę przesadziłem z tą zabawą, bo film jako horror, a przede wszystkim jako naznaczony bardzo zawodzi. Zacznijmy od takich najbardziej charakterystycznych rzeczy dla serii naznaczony. Jeszcze kiedy za reżyserię był odpowiedzialny James Wan, to świetnym konceptem była ruszająca się kamera. Nie dość, że to wszystko tak podążało za bohaterami, to jeszcze było dużo zabawy z przejściami i perspektywą z kamer. I to ogromnie działało, a tutaj. Post Stawiono na statyczne kamery i żadnych zabaw perspektywą. Chociaż jest jedna scena, i powiedziałbym, że to jest jedna z najlepszych scen, gdzie kamera jest w takim nietypowym miejscu, ale to jest tylko jedna, jedyna scena, bo większość jest totalnie statyczna i niczym nie wyróżniająca się. Druga rzecz. Pewne sceny nabierały większego sensu z czasem oglądania. Przykład weźmy z rozdziału drugiego, kiedy Renai dostała liścia od ducha. Wyglądało to dość komicznie, ale z Czasem dowiedzieliśmy się o co dokładnie chodziło, natomiast tutaj duchy są walone tak byle jak i nie mają większego sensu. Pomijam fakt, że tak samo szybko się pojawiają, jak i znikają, bo scenariusz im każe i nie wywołują żadnego zagrożenia. Trzecia rzecz. Naznaczony świetnie balansował między takimi śmieszkowatymi momentami a horrorem, zwłaszcza słynny duet Spex i Tucker. A tutaj po pierwsze nie ma komedii i horroru w sumie też, ale to za chwilę, a po drugie nie ma tej dwójki. Są dosłownie w jednej scenie i niespodzianka, to jest najśmieszniejsza scena ze wszystkich. A jako horror to tak jak wspomniałem praktycznie nie straszy. Na początku film stara się budować jakiś klimat podczas scen, ale im dalej w las tym po prostu gorzej i też występują nieoczywiste jumpscare'y, ale to nie jest ten sam poziom co był kiedyś. Ale za to na naszej stronie wciąż utrzymujemy Utrzymujemy wysoki poziom treści, dlatego serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia nas, zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału ostatniej tawerny. Wcześniej też świetnie bawiono się widzem. Patrz, patrz, tu zaraz będzie Ramsker. Patrz, patrz, zaraz będzie, zaraz będzie. I jeszcze chwila, jeszcze chwila. I tak naprawdę nic nie było, by potem zaskoczyć. I tutaj też tego brakuje, a co najgorsze, gdyby nie niektóre momenty, to mielibyśmy do czynienia z typowymi straszakami. O klimacie też zapomnijcie. Jedynie kiedy wchodzi się do tego innego wymiaru, to dalej ten projekt tego wszystkiego dość intryguje. Natomiast nawet nie pokuszono się o nowe demony, wszystko tutaj znamy i nic nas nie zaskoczy. W ostatnim kluczu to przynajmniej ten demon wyglądał świetnie i potrafił zaskoczyć, a tutaj nic. No ale przynajmniej nie ma tutaj walki na moc, jak w trójce i czwórce. Ogólnie nie mówię tego wszystkiego tylko po to, by zakończyć jakimś kiedyś to było, ale można było zrezygnować z charakterystycznych elementów naznaczonego dla czegoś nowego, ale żeby to zrobić, to nowe musi działać. A tutaj mało co działa. A co w ogóle działa? W film wprowadza pewne nowe wątki, które faktycznie są ciekawe. Ale muszę podkreślić, że pojawiają się one gdzieś w połowie filmu, dopiero, więc i tak trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i też dodanie elementu sztuki, w tym przypadku obrazy. Znaczenie obrazów mocno urozmaica historię i jest jedną z największych nowości. Aktorzy również świetnie dają sobie radę. No, Patrick Wilson to jest wciąż klasa sama w sobie. A wygląd demonów to jedna z nielicznych rzeczy, która faktycznie potrafi przyprawić ociarki na plecach. Powraca pewien słynny demon, a w momencie, kiedy jedna z postaci zostaje opętana, to jej wygląd zmienia się diametralnie i wygląda to naprawdę świetnie. Widać też, że są momenty, gdzie można poczuć niepokojącą atmosferę. Tylko problem jest taki, że jest tego po prostu za mało. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia ze słabym średniakiem, który nawet nie dorasta do pięt poprzednich części, coś sam sobą stara się reprezentować, ale w większości są to starania nieudane. Ode mnie film otrzymuje ocenę 4 na 10. Można obejrzeć dla kilku scen, zwłaszcza jeśli nie oglądało się poprzednich części, ale w takim przypadku bardziej polecałbym obejrzeć starsze filmy. I tyle ode mnie. Za możliwość obejrzenia tego filmu dziękuję oczywiście Cinema City. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!